Rania urodzona w Atenach była siatkarką i trenerem siatkówki, czyli ponownie sport blisko tańca. I co się okazuje, że porzuciła właśnie siatkówkę na to, żeby tańczyć. Spyros, urodzony w Atenach, oboje rodzice byli tancerzami, a Spyros postanowił pójść w ich ślad już za młodu. W 2002 roku zaczął tańczyć wyczynowo turniejowo, a zanim zawiązał się z Ranią, miał już za sobą udział w wielu zmaganiach tanecznych. Co ciekawe, ta para startowała również na turnieju IDSF-u, czyli International Dance Sport Federation w Polsce. Być może ta sympatia do Polski i Polaków do nich zaowocuje ich dobrą lokatą w tym konkursie. No właśnie, kto jest denerwowany? Teoretycznie nikt, a tak naprawdę przed konkursem, przed dzisiejszym wieczorem wszyscy byli bardzo zdenerwowani i są nadal, i tak pewnie będzie do końca dzisiejszego konkursu. Parą turniejową Rania i Spyros zatańczyli działa w nietypowy sposób, dlatego że bardzo rock'n'rollowy, z wieloma elementami flagowymi, dużo trików tanecznych, dużo też kików różnego typu, ale wszystko właśnie... Trochę błazynady też. Tak, troszeczkę, ale to specjalnie, bo to w tym się może podobać, tak. Tak, jest dlatego, że w charakterze jive'a, jeżeli się go tak tańczy, też może być element ten zabawowy. A tutaj, jak widzieliśmy, troszeczkę są ubrani jak pajace, w cudzysłowie, jak clowni może. I też niektóre te elementy też robili...